K1 dziewcząt na 1000 metrów. K1 na 1000 metrów kobiet to oczywiście nie jest konkurencja olimpijska. To, że pierwszym reprezentantka Iranu, Kazachstan, Hiszpania, Australijka, Bull na czwartym, na piątym Justyna Iskrzycka, na szóstym Szwedka Lagerstam, Węgierka Rendeszy, Brazylijka Werkus i Serbka Bedecz. Dla nas najważniejszy tor piąty, Justyna Iskrzycka, kolejna z naszych atomówek. Jak już wczoraj, w dniu wczorajszym powtarzaliśmy, że tor w Duisburgu jest bardzo szczęśliwy, jeżeli chodzi o historycznie, biorąc pod uwagę, bardzo szczęśliwy tor, bardzo pięknie położony. To właśnie ta perspektywa, wczoraj nie mieliśmy takiej możliwości, bo jednak wczoraj mieliśmy sprinty na 500 i 200 metrów, dziś jeszcze 1000, mówimy oczywiście o finałach, dziś mamy starty na 1000 i w tej momencie mamy tą perspektywę, możemy podziwiać naprawdę urokliwy tor i oby szczęśliwy. Na razie to się nam wszystko nieźle układa. Faktycznie możemy być zadowoleni, chociaż oczywiście parę niedosytów będzie i było. Nie będziemy ukrywać tego, bo przeżywamy to bardzo mocno, szczególnie czwórkę K4-500 chłopaków, czyli Stepun, Korsak, Leszczyński, Witczak. Bardzo mocno liczyliśmy i bardzo nam żal. No i oczywiście panowie także, bo to jedyna szansa, jedyna możliwość kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, jeżeli chodzi o tę konkurencję. Justyna Iskrzycka to ta, która w ostatniej chwili wskoczyła do naszej, potem okazało się, medalowej czwórki na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Skończyła razem z koleżankami na miejscu trzecim. Teraz walczy w rywalizacji indywidualnej. Zresztą ona właśnie w tej rywalizacji na 1000 metrów w dwójce za nią płaską rozpoczynała od złota mistrzostw Europy juniorek 2014 rok, jeśli dobrze pamiętam. W tej chwili Polka mniej więcej na trzecim miejscu, bardzo mocno do przodu popłynęła Alicia Bull z Australii. Ona tutaj bardzo mocno prowadzi, wypracowała sobie w połowie dystansu ogromną przewagę, powiedziałbym szaloną, no bo wygląda na to, że zupełnie pływa w innej lidze. Na miejscu drugim tor siódmy Węgierka Rendeszy, to też nie jest dla nas zaskoczenie. I trzecia Justyna Iskrzycka, płyń po medal, tak chciałoby się powiedzieć. Dokładnie, myślę, że wie, jak to się robi, jest też zawodniczką bardzo doświadczoną, jest oczywiście w całej grupie przygotowania do głównych imprez u Tomasza Kryka i mam nadzieję, że to, co sobie założyli, jeżeli chodzi o tę konkurencję, pomimo tego, że jest to dystans 1000 metrów, czyli konkurencja nieolimpijska, to jest w ciągu, jest w treningu i to jest chyba... My często na ten temat rozmawialiśmy tak w kuluarach, czy jest sens, żeby zawodniczki, zawodnicy startowali po konkurencjach nieolimpijskich. Jest sens. Właśnie tu jest chwała związkowi, jeżeli chodzi o Polski Związek Kajakowy, który prowadzi bardzo szeroką reprezentację, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata. Bo jeżeli nie będziemy, jeżeli skupimy się tylko na dwóch, trzech, czterech zawodniczkach i zawodnikach, to tak naprawdę nie będziemy myśleć o zapleczu, bo w każdej chwili to jest tylko sport. Mamy kontuzję, mamy jakieś niedyspozycje i żebyśmy mogli, mieli taką możliwość, żebyśmy ewentualnie zmieniali w osadzie składy, żebyśmy mogli, mieli taką szansę, że mamy osoby zamienne, które wchodzą i wcale ta osada nie traci na jakości. A wręcz przeciwnie, czasami może dodać jeszcze większego animuszu. Także bardzo dobrze, że tak szeroko reprezentacja jest prowadzona. Idzie Justyna, zobacz, zaczyna gonić Węgierkę. Obie zaczynają gonić Australijkę, ale chyba Australijka tutaj płynie po złoto, ale ta różnica jest niewielka. Ale proszę zobaczyć, jak podkręciła tempo nasza Justyna, jak to wygląda zupełnie inaczej. Przecudownie. Dziewczyny wczoraj w czwórce mówiły Beacie Orel-Stroińskiej już spokojem. Zrobiły wszystko jak trzeba, od dobrego startu, tak jak to wszystko było zaplanowane. Tym razem Nowa Zelandia, prowadzona przez tą Carrington, po raz pierwszy sięga po złoto mistrzostw świata w czwórce, a tu mamy kolejny czwarty medal. Nie będzie złota, ale będzie srebro. Justyna Iskrzycka, wicemistrzynią świata. Brawo, brawo, brawo. Atomówki wciąż w pełnym gazie. No, widzę, że super. Wynik naprawdę rewelacyjny. 1000 metrów w niezłym czasie. W ogóle warunki dzisiejsze, jak pokazują realizatorzy, są naprawdę takie sprzyjające. Jest